W Piórkowie w powiecie opatowskim wyśpiewali patriotyzm. Po południe 11 listopada przebiegło tam pod znakiem wspólnego spotkania przy ognisku, w trakcie którego nie zabrakło śpiewania znanych pieśni patriotycznych. Takie patriotyczne śpiewanie przy ognisku w Piórkowie to już kilkuletnia tradycja. Jednak w tym roku, jak przyznaje starosta opatowski Tomasz Stanik, wydarzenie wpisało się w obchody Narodowego Święta Niepodległości w powiecie opatowskim. W Piórkowie to już tradycja, ponieważ od kilku lat z księdzem Markiem Bieniaszem organizujemy śpiewanie pieśni patriotycznych. Dzisiaj nadaliśmy tej uroczystości wymiar powiatowy. Mieliśmy i sztandar powiatu opatowskiego, ale też sztandary ochotniczych straży pożarnych i cieszę się bardzo, że ta tradycja jest tutaj podtrzymywana. Tutaj wytworzyła się taka atmosfera bratniej życzliwości i tutaj czuć Polskę, a mieszkańcy bardzo chętnie włączają się w to nasze listopadowe śpiewanie pieśni patriotycznych i to jest budujące. Starosta przypomniał, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Jak dodał, jest wielkim zobowiązaniem dla wszystkich rządzących, samorządowców i polityków. Wolność nie jest nam dana, tak jak Jan Paweł II powiedział, jest nam zadana, abyśmy ją pielęgnowali. Pielęgnowali i w swoim sercu, ale też w codziennym życiu. Dla nas, samorządowców, dla polityków jest to szczególne zobowiązanie, które musimy wypełnić w odpowiedzialności za naszą ojczyznę, naszą ziemię, ale też za naszych mieszkańców. Od początku patriotyczne śpiewanie w Piórkowie przyciągało wiele zaangażowanych osób. Ksiądz Marek Bieniasz, proboszcz parafii, przyznał, że bez takiej ilości zaangażowanych osób nie udałoby się stworzyć takiego wydarzenia i lokalnej tradycji. Tradycja jest mniej więcej od 2012 roku, z tym, że zaczęliśmy wtedy, jeszcze kół gospodyń nie było, ale strażacy rzeczywiście byli, także oni tu pomagali. No i na stulecie puściliśmy 100 balonów, 50 białych, 50 czerwonych, także zawsze te uroczystości są tutaj, angażują się w to wszystko, zresztą wystarczy popatrzeć się na te namioty, to już o 8 godzinie przyjechali, przyszli tutaj, postawili to wszystko, przygotowali, ognisko to mamy już ze 3 tygodnie, nikt nie podpalił, to znaczy się, że wszystko jest w porządku. No i żeby to można było zrealizować, no to trzeba wielu ludzi, którzy w to się angażują. Takie wydarzenia jak powiatowe śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku są bardzo potrzebne. Integrują, ale również pielęgnują polskość i uczą patriotyzmu. Ja ogólnie uwielbiam takie tego typu zdarzenia. Uwielbiam polską kulturę, uwielbiam to kultywować, żeby to nie zaginęło, bo jednak jeżeli jest patriotyzm w narodzie, to ten naród przetrwa, takie jest moje zdanie. I dla mnie naprawdę, to jest dla mnie bardzo ważne i uważam, że powinny być takie zdarzenia. Wszyscy śpiewamy, tak. Jest bardzo fajnie, naprawdę, i takie wydarzenia powinny być częściej, bo ludzie się integrują, wychodzą z domu, no po prostu się spotkają ze sobą. Wspólne śpiewanie było również okazją do pokosztowania lokalnych przysmaków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z Sobowa, Piórkowa i Wszachowa. Dla pań i panów z nowoczesnego koła gospodyń i gospodarzy piórkowianie. Udział w takim wydarzeniu to był debiut. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, po pierwsze, tak? I no z wielką przyjemnością bierzemy, właściwie to jest nasz debiut dzisiejszy, także mamy się okazję, że tak powiem, pokazać, zaprezentować i zobaczymy, jak to będzie w przyszłości dalej wyglądać. No po prostu czujemy integrację z wszystkimi mieszkańcami. A takie wydarzenia są potrzebne? Oczywiście, jak najbardziej. Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej w intencji ojczyzny, po której wszyscy uczestnicy uroczystości przenieśli się przed symboliczny kamień 90-lecia, który na terenie parafii znajduje się już od 2008 roku i pochodzi z pola od jednego z tutejszych gospodarzy. To właśnie przy nim od kilku lat składa się w wyjątkowe rocznice wiązanki i kwiaty oraz zapala znicze. Z Piórkowa dla STV Info Katarzyna Kaszluga.